Baczność. Sztandar szkoły wprowadzić. Do hymnu. Szanowni Państwo, przed Państwem przewodnicząca Rady Powiatu Wadowickiego, pani Zofia Kaczyńska. Bardzo proszę, pani dyrektor. Szanowni Państwo, witam serdecznie na drugiej części sesji Rady Powiatu. Dziękujemy panu dyrektorowi za gościnę. Dziękujemy młodzieży za wprowadzenie nas w atmosferę tej szkoły, która jest winna to swojemu patronowi, która pamięta o nim, która działa zgodnie z jego nauką i myślę, że tak będzie jeszcze długo. Szanowni Państwo, zgodnie z listą nasze obrady drugiej części są prawomocne. Chciałam powitać serdecznie wszystkich gości. Oczywiście pana starostę, panią wicestarostę, wszystkich pracowników wydziałów edukacyjnych naszego powiatu, państwa radnych, państwa dyrektorów podległych powiatowi jako organowi prowadzącemu szkół i wszystkich jednostek oświatowych podległych władzom powiatu. Szczególnie serdecznie witam młodzież tejże szkoły. Brawa dla wszystkich. Z naszych władz oświatowych bardzo serdecznie witam panią dyrektor delegatury w Wadowicach, panią Nitkę. Myślę, że będzie z nami także pani kurator Halina Zimmer. Prosiła, żeby sekundę na nią poczekać i myślę, że też ją serdecznie powitamy. Witam księdza proboszcza, księdza profesora, którzy są z nami. Wszystkich zaproszonych gości. Szanowni Państwo, wiem, że Barka dla nas wszystkich jest bardzo ważną pieśnią. Wiąże się z świętym Ojcem Świętym, którego pontyfikat zaczął się 41 lat temu, 16 października, a więc data tuż przed naszą dzisiejszą sesją. Tak jak mówiłam, szkoła żyje patronem i dlatego dzisiaj w tym dniu, który jest świętem wszystkich
zaangażowanych w edukację, a więc i dyrektorów szkół, i pracowników administracyjnych, i rodziców, i młodzieży, warto także o tym patronie powiedzieć coś więcej. I to, zapewniam Państwa, za chwilę usłyszymy i zobaczymy. Panie dyrektorze, teraz oddaję Wam mikrofon we władanie, a także wspaniałej młodej dziewczynie, przewodniczącej samorządu szkolnego, Weronice Ogiegło. Proszę bardzo. Szanowni Państwo, ale zanim oddamy głos młodzieży, przed Państwem poseł elekt na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 9 kadencji, pan Filip Kaczyński. Szanowny panie pośle, nasza społeczność szkolna jest dumna z faktu, że w ławach poselskich zasiądzie absolwent szkoły Jana Pawła II, naszej szkoły. Serdecznie gratuluję i zapraszam. Szanowny panie starosto, pani przewodnicząca, szanowni państwo radni, panie dyrektorze, kochana młodzieży. Szanowni państwo, z tego względu, że jest to moje pierwsze publiczne wystąpienie po ostatnich wyborach, chciałbym skorzystać z okazji i bardzo serdecznie, chociaż w taki sposób symboliczny tutaj właśnie u państwa, podziękować za ten wybór, podziękować za wszystkie głosy, które otrzymałem. Tak jak pan dyrektor wspomniał, jest mi niezmiernie miło, że jestem tutaj dzisiaj w zespole szkół w Radoczy, z tego względu, że jestem absolwentem tej szkoły. Bardzo zawsze ciepło wracam myślami do tego okresu, kiedy tutaj właśnie chodziłem na tej sali, grałem również w koszykówkę często i o to wspominam bardzo. Szanowni państwo, mieliśmy przed chwilą okazję odebrać, uroczyście poświęcić obiekt sportowy, który też jeszcze jako radny województwa małopolskiego, jako przewodniczący Komisji Edukacji, ale również sportu, miałem okazję uczestniczyć w pracach komisji konkursowych. Niezmiernie się cieszę, że właśnie ten obiekt tutaj dzięki zaangażowaniu powiatu wadowickiego, społeczności szkolnej, pana dyrektora, udało się tutaj wspólnie do Radoczy tą wspaniałą inwestycję wprowadzić, wybudować, że ona tutaj będzie mogła funkcjonować dla społeczności szkolnej. Niezmiernie się z tego powodu cieszę. Chciałbym oczywiście również też, korzystając z okazji, złożyć państwu, gronu pedagogicznemu, również uczniom, młodzieży, najlepsze życzenia z okazji Dnia Narodowego, Dnia Edukacji Narodowej. No i życzyć sukcesów w nauce i wszystkiego dobrego. Bardzo serdecznie państwu dziękuję. Szanowni państwo, przewodnicząca samorządu uczniowskiego Weronika Ogiegło. Zapraszamy do obejrzenia spektaklu przygotowanego przez naszych uczniów. W mym kraju ziemia żyzna znamienita, skąd pochodzi znany Marcin Wadowita, gdzie wśród drzew pięknie śpiewa ptak, a wśród pól zakwita cudny moje miasto.
świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. Jezus zaprasza Cię do swojej świętości, Ciebie słabego i kruchego, Ciebie bez wiary i Ciebie bez miłości, Ciebie nieufnego i Ciebie, który grzeszysz. Wzywa Twojego Syna, Twój uśmiech, Twoją ciszę do świętości w Słowie. Spójrz, wysłuchaj, to o Tobie. Powiedz, jak walczyć z tym, co złe. Za mało siły w sobie mam, więc pytam, czy jest jakiś sposób, by siłę mieć po rozżarzonych węglach, pewnie kroczyć. Gdzie jest ta siła i skąd ją brać? Skąd tyle wiary, by mocno stać? Czy Ty nią jesteś? Ty, co masz świat u swoich stóp, pomóż mi, proszę. Znałam człowieka, którego życie było trudne, a mimo to odnalazł on źródło swojej siły. Jan Paweł II, nasz czcigodny patron, został ogłoszony świętym. Trudno dziś znaleźć odpowiednie słowa, by wyrazić jego wielkość, a zarazem skromność. Dla niego dwa gesty były charakterystyczne. Szeroko rozpostarte ramiona, gdy spotykał człowieka, i złożone dłonie podczas modlitwy z Bogiem. Przyjrzyjmy się, jaka była jego droga do świętości. Bardzo wcześnie stracił matkę, dlatego ojciec stał się dla niego wzorem życia i modlitwy. Od niego właśnie w Kalwarii Zebrzydowskiej usłyszał: to jest teraz Twoja matka. Wspinał się więc po paciorkach różańca, jak po stacjach Drogi Krzyżowej. Ludzie mówili, to bardzo maryjny papież. Nosił więc różaniec w kieszeni studenckiej kurtki i w białej sutannie. Totus tus wciąż powtarzał, a ona ocaliła mu życie.
że Eucharystia, adoracja Najświętszego Sakramentu, to jest główny pokarm. Nieważne są piękne słowa, starczy obecność. Pamiętam moc jego modlitwy, gdy Polska była oddzielona od świata żelazną kurtyną komunizmu. A on wołał: niech zstąpi duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi. I zstąpił i odnowił i poprowadził nas do wolności. Modlił się sam, ale i chciał, by modlitwa była łańcuchem łączącym wielu. Światowe Dni Młodzieży. Miliony młodych ludzi zgromadzonych na modlitwie. Oh.
najtrudniejsza forma modlitwy. Cierpienie. Czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy wasz Pan przybędzie. Te słowa przypominają mi ostateczne wezwanie, które nastąpi, kiedy Pan zechce. Pragnę za Nim podążyć i pragnę, aby wszystko, co składa się na moje ziemskie życie, przygotowało mnie do tej chwili. Nie wiem, kiedy ona nastąpi, ale jak wszystko i tę chwilę oddaję w ręce Matki mojego Mistrza. Totus tuus. W tych samych rękach matczynych zostawiam wszystko i wszystkich, z którymi związało mnie moje życie i moje powołanie. W tych rękach zostawiam nade wszystko Kościół, a także mój naród i całą ludzkość. Wszystkim dziękuję. Wszystkich proszę o przebaczenie. Są cztery Ewangelie. Piątą pisze każdy własnym życiem. Księga życia Jana Pawła II została już napisana. Każdy dzień jak kolejna karta. Chwile w domu rodzinnym, które dzięki głębokiej wierze rodziców były doskonałą szkołą świętości. Czas oddania w służbie Kościołowi i najtrudniejszy rozdział, pisany cierpieniem, chorobą. Położono Ci, Ojcze, na biegu trumny otwartą Ewangelię, żeby aniołowie z wysokości mogli odczytać święte wersety. I zbliżył się do trumny wiatr. Ciepłym oddechem zaczął niecierpliwie przewracać kartki, jakby słów szukał, które określałyby Twoją trudną drogę w służbie Panu. Jakby chciał wykrzyczeć bunt wobec śmierci, w którą nie mógł uwierzyć. Pewnie chciał Ciebie namówić na odrzucenie wieka, żeby łoskotem żal się przetoczył po korytarzach dostojnej świątyni. Ale Ty milczałeś. Wiatr nie mógł znieść pustki. Rozżalony zdecydowanym porywem zamknął mądrą księgę życia.
2 kwietnia 2005 roku zamknął Księgę Życia wielkiego człowieka. Księgę Życia trudnego, ale i pięknego, bo pisanego miłością. Są 4 Ewangelie. 5. pisze każdy własnym życiem. Warto zadać sobie pytanie, czym wypełnione by było moje życie, gdyby teraz przywołał mnie Pan Jezus. Poprzez Jana Pawła II mówił: nie lękajcie się. Świętość to przeżywanie życia ze mną. Tak naprawdę to ja niosę Twój krzyż i Twoje codzienne obowiązki. Daj mi rękę. Ja poprowadzę. Zaufaj mi. W sercach nas ich mycie wyświęcili. Będziemy do Tobie się modlili. Z wysokiego płotu pilnuje z polotu nas Patronie. Płaci Ojcze miły, zejdź nas przez modlitwę, Boże siły, drogę pokazałeś, będzie tak jak chciałeś, Ojcze święty. Pokochałeś młodych swoje dzieci. Młodzi spełnią wsyćko, coś poleci. A Twoje przesłanie tu z nami stanie na tej ziemi. A Twoje przesłanie tu z nami stanie. Ciało lezy w Watykanie, ale dusza z nami tu ostanie. Będziesz nas pilnował i z nami gazdował nas Patronie. Będziesz nas pilnował i z nami gazdował Szanowna Pani Kurator, Szanowni Państwo, bardzo serdecznie witam małopolską wicekurator oświaty, Panią Halinę Zimmer. Pani Kurator, Pani Przewodnicząca, Panie Starosto, czcigodni księża,
Pani dyrektor, szanowni państwo, szanowna młodzieży, do was należy przyszłość. Do was należy odpowiedzialność za to, co kiedyś stanie się teraźniejszością wraz z wami, a obecnie jest jeszcze przyszłością. To wymowne przesłanie naszego patrona Jana Pawła II do młodzieży całego świata niech będzie waszym drogowskazem. Dziś po raz kolejny w historii tej szkoły nasza młodzież złoży ślubowanie na sztandar. W wyniku starań dyrekcji grona pedagogicznego w styczniu 1999 roku zapadła decyzja przyjęcia przez Centrum imienia Jana Pawła II. Przy pomocy jego eminencji kardynała Franciszka Macharskiego decyzja została zaakceptowana. W dniu 26 czerwca 1999 roku odbyły się uroczystości formalnego nadania imienia, poświęcenia szkoły i zjazdu absolwentów z okazji przypadającego 25-lecia istnienia Technikum Rolniczego w Radoczy. Sztandar szkoły poświęcony został przez jego świętobliwość Jana Pawła II podczas wizyty w sąsiednich Wadowicach 16 czerwca 1999 roku. 26 czerwca tegoż roku mszę świętą celebrował kardynał Franciszek Macharski, metropolita krakowski, który następnie poświęcił tablicę pamiątkową i uczestniczył w oficjalnych uroczystościach. Kto jeszcze z was ma wątpliwości, co mu wolno, a czego nie w naszej szkole, niech się kieruje jasną maksymą. Wolność kończy się tam, gdzie zaczyna się krzywda drugiego człowieka. Uroczysty dzisiejszy dzień jest dobrą okazją do refleksji nad sobą, do zadania sobie kilku fundamentalnych pytań. Kim jestem? Co dla mnie jest ważne? Do czego dążę? Jakie miejsce w moim życiu zajmuje ta szkoła? W chaosie zdarzeń, w szumie informacji, wobec niebezpieczeństw i zagrożeń, jakie występują we współczesnym świecie, muszą istnieć niewzruszone wartości, zasady i autorytety, by mógł przetrwać świat i człowiek. Dlatego nasza szkoła za patrona wybrała człowieka, który pokazał, jak żyć. Apeluję do was, młodzi przyjaciele, nie traktujcie szkoły świętego Jana Pawła II jako miejsca, które przysparza problemów, przeszkadza w beztroskim smakowaniu wolności. Patrzcie na naszą szkołę jako na miejsce otwierające wam jasne perspektywy na przyszłość. Dziękuję nauczycielom za życzliwość i serdeczność, którymi niezmiennie obdarzacie uczniów. Za to także, że jesteście twórczy i kreatywni, pełni pomysłów i ciekawych inicjatyw. Dziękuję pracownikom administracji za to, że zawsze, w każdej dobrej i złej chwili mogę liczyć na waszą pomoc i wsparcie. Mam głęboką nadzieję, że czujecie na co dzień, nie tylko dziś, że wy możecie liczyć na podobną pomoc i wsparcie z mojej strony. Szanowni państwo, tradycją stało się, że przy okazji Dnia Edukacji Narodowej decyzją kapituły przewodniczących zespołów przedmiotowych przyznawane są dla uczniów naszej szkoły stypendia ufundowane przez osoby przyjazne tej szkole. Dziś z nieukrywaną satysfakcją mam zaszczyt wręczyć to stypendium uczennicy klasy II Technikum Logistycznego Natalii Struzik. Z tym większą satysfakcją, że mogę dokonać tego wręczenia w gronie tak zacnych osób, szanownych państwa zaproszonych na dzisiejszą uroczystość. Do wręczenia stypendium zapraszam małopolską wicekurator oświaty panią Halimę Zimmer, państwa starostów, panią Beatę Smolec i Eugeniusza
Kurdasa wraz z przewodniczącą Rady Powiatu Wadowickiego, panią Zofią Kaczyńską. Zapraszam bardzo serdecznie. Rybaków, którzy zarzucali sieci. Z jakim połowem wracacie do domu? Po pracy na łodzi tej nocy. Tak, tak, panie, ty wiesz, że cię kocham. Tak, tak, panie, przecież ty to wiesz. Tak, tak, panie, ty wiesz, że cię kocham. Poślijcie nad jeziorem, przynieście ryby, któreście złowili. Żarownia płonie, chleb już połamany. Pan czeka na wasze przybycie. Tak, tak, panie, ty wiesz, że cię kocham. Tak, tak, panie, ty wiesz, że cię kocham. Tak, tak, panie, przecież ty to wiesz.
baczność, do ślubowania uczniowie klas pierwszych wystąp. Do ślubowania. Aktywnie i odpowiedzialnie uczestniczyć w zajęciach dydaktycznych i życiu szkoły. Rozwijać swe możliwości intelektualne i zdobywać jak najlepsze wyniki w nauce. Dbać o pozytywny wizerunek swej szkoły i godnie ją reprezentować. Szanować jej tradycje i kultywować je. Przestrzegać zasad i norm zachowania godnego ucznia naszej szkoły. Z szacunkiem i kulturą zwracać się do nauczycieli, pracowników obsługi szkoły oraz do koleżanek i kolegów. Dbać o wspólne mienie, porządek i bezpieczeństwo w szkole. Być chlubą rodziców, nauczycieli i środowiska lokalnego. Po ślubowaniu wstąp. Spocznij. Niosę twój świat, trzymam cię za rękę, przez noc prowadzę do dnia. Zanim z rąk wyfruniesz jak niebieski ptak, usiądź tu wygodnie, mam kilka rad. Biegnij przed siebie, uciekaj, zanim złapie cię czas. Przed siebie idź nim, zmęczenie da o sobie znać. Świat dla nikogo się nie zatrzyma, zdradzi cię nieraz. Biegnij przed siebie, kierunek trzymaj z wiatrem lub pod wiatr. Czasu nie oszukasz, dzień wstaje za dniem. Kiedyś i tobie przyjdzie wybrać, być czy mieć. Zanim zechcesz odkryć po swojemu ten świat, usiądź i posłuchaj, mam kilka rad. Biegnij przed siebie, uciekaj, zanim złapie cię czas. Biegnij przed siebie, idź nim, zmęczenie da o sobie znać. Świata nikogo się nie zatrzyma, zdradzi cię nieraz. Biegnij przed siebie, kierunek trzymaj z wiatrem lub pod wiatr. Uciekaj, zanim złapie cię czas. Pewnie przed siebie idź nim, zmęczenie da o sobie znać. Świat dla nikogo się nie zatrzyma, zdradzi cię nieraz. Biegnij przed siebie, kierunek trzymaj z wiatrem lub pod wiatr.
brawa, proszę Państwa. Dziękujemy pięknie. Dziękujemy pięknie, Panie Dyrektorze, za chwilę wzruszeń, za wspaniałe wykonanie krótkiego przedstawienia, że tak powiem, to trudno to nazwać, ale tej etiudy, że tak powiem, artystycznej, która myślę, że wielu z nas wzruszyła, przypomniała postać takiego człowieka, o którym chyba żaden Polak nigdy w życiu nie powinien zapomnieć. A zespołowi bardzo, bardzo serdecznie dziękuję za piękne granie, tak się mówi. Dziękuję Wam jeszcze raz. Szanowni Państwo, a my wracamy do pracy. Kolejny punkt 17 w naszej sesji to wręczenie nagród starosty dyrektorom i nauczycielom szkół i placówek oświatowych powiatu wadowickiego. Nim do tego przejdziemy, bardzo proszę Państwa starostów o podejście do mnie. Pani wicestarosta, prawda? Bardzo proszę, pan starosta. Szanowni Państwo, jak co roku w połowie października spotykamy się w jednej z powiatowych szkół, aby wspólnie świętować Dzień Edukacji Narodowej. Jest to jeden z najważniejszych dni w roku szkolnym. Tym razem gości nas zespół szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego imieniem świętego Jana Pawła II w Radoczy, za co serdecznie dziękujemy panu dyrektorowi. Pragnę z tego miejsca pogratulować nagrodzonym dziś dyrektorom i nauczycielom, a także pedagogom, którzy otrzymają awans na stopień nauczyciela mianowanego. Wszystkim Państwu życzę sukcesów zawodowych i osobistych, satysfakcji z każdego dnia spędzonego w szkole, wdzięczności i uśmiechów ze strony uczniów oraz wspaniałych osiągnięć naukowych i wychowawczych. Oddaję głos teraz pani wicestarostce. Dziękuję bardzo. Skoro pani przewodnicząca przypomniała, że w dalszym ciągu jesteśmy na sesji, w takim układzie zacznę bardzo oficjalnie. Pani przewodnicząca, Wysoka Rodo, szanowni zaproszeni goście, a przede wszystkim dyrektorzy, nauczyciele, pedagodzy, wychowawcy oraz pozostali pracownicy oświaty. Nasze dzisiejsze spotkanie to okazja, by podkreślić wyjątkowość pracy w szkole i o tym nikogo z Państwa nie muszę przekonywać. Osoby, które decydują się na ten zawód, doskonale wiedzą, że ich służba polega nie tylko na przekazywaniu uczniom wiedzy, ale także, a może przede wszystkim na uzupełnianiu wychowania, które dzieci i młodzież otrzymują w domach. Drodzy nauczyciele, to Państwo są tymi osobami, które otwierają przed młodymi mieszkańcami naszego powiatu nowe horyzonty. To dzięki Waszej pracy, umiejętnościom, zapałowi i oddaniu kolejne pokolenia dzieci i młodzieży zdobywają wiedzę o świecie, rozwijają swoje zainteresowania, budują relacje z rówieśnikami i uczą się odpowiedzialności za własne czyny i decyzje. Nie sposób tego przecenić. Dzisiejszy świat często próbuje sprowadzić rolę szkoły do liczb, kalkulacji, statystyk, zapamiętywania setek danych oraz wypełniania setek dokumentów. To nie tak. Służba w szkole to przede wszystkim codzienny, żmudny, przyjazny, momentami czasami bardzo trudny trud, walka o młodego człowieka, bo przecież tak ważne rzeczy. Przepraszam, bo przecież nie takie ważne, żeby człowiek dużo wiedział, ale żeby dobrze wiedział. Nie, żeby umiał na pamięć, ale żeby zrozumiał. Słynny programista Bill Gates w jednych ze swoich wystąpień mówił: dopiero kiedy moja córka była już na tyle duża, aby zadawać ciągle nowe pytania, zrozumiałem, że programowanie jest o wiele prostszym zajęciem niż wychowywanie i nauczanie.
Ja każdy błąd będę mógł wykasować, a komputer zresetować. Tego z młodym człowiekiem zrobić się nie da. O współczesności często mówi się też jako o czasach upadku autorytetów. Nawet jeśli w tym stwierdzeniu jest część prawdy, to w żadnym razie nie oznacza to, że młodzi ludzie ich nie potrzebują, że ich nie szukają. Przeciwnie, oni wciąż ich szukają. Szukają ich właśnie w szkole. Wciąż poszukują nauczycieli, wychowawców, którzy byliby dla nich drogowskazami w życiu, którzy uczyliby ich odwagi, którzy towarzyszyliby im we wzrastaniu, którzy uczyliby ich rozmawiać z innymi, tak szczerze, otwarcie, do końca, ale i z szacunkiem, od których mogliby uczyć się wewnętrznej siły, pozwalającej pokonywać trudności. Szanowni pedagodzy, nauczyciele, wychowawcy, w imieniu władz powiatu wadowickiego bardzo dziękuję za wasze zaangażowanie i za rzetelność, z jaką pełnicie swoją służbę. Jednocześnie gratuluję wszystkim państwu tegorocznych sukcesów. I to nie tylko tych spektakularnych w konkursach, olimpiadach, zawodach, ale tych takich drobnych, codziennych, zwyczajnych, wywołujących jedynie, a może aż, uśmiech na waszych twarzach. Wtedy, kiedy pomagacie wzrastać naszej młodzieży w dobroci i szacunku dla innych, ale także przede wszystkim w szacunku do samych siebie. Wszystkim tu obecnym życzę dużo siły i wytrwałości. Niech trudy waszej pracy nie przyćmiewają radości płynącej z waszych osiągnięć. Niech słowa podziękowań, które usłyszeliście od waszych wychowanków, głośno wybrzmiewają nie tylko z okazji waszego święta. W tym miejscu chciałabym również zwrócić się do pracowników administracji i obsługi. Ten rok był rokiem trudnym dla was, dla nas. Dlatego chcieliśmy wam również podziękować za zaangażowanie, za to, że dzięki waszej pracy rekrutacja mogła przebiegać i przebiegała sprawnie. Doceniamy to i wiemy o tym. Na zakończenie chciałabym przytoczyć słowa naszej noblistki Olgi Tokarczuk. Nauczyciele są dla społeczeństw trampoliną do lepszego jutra. Kiedy są pełni pasji i energii, dostrzegają talenty w uczniach. Będą ich wspierać i ciągnąć w górę, a wtedy może narodzić się siła, która pchnie świat do przodu. Dziękuję. Szanowni państwo, a teraz nastąpi ta część bardzo ważna dla nas wszystkich. Pozwolę sobie poczytać listy państwa i bardzo proszę o wystąpienie, a pana starostę i pana wicestarostę proszę o wręczenie stosownych nagród. Ale nim to nastąpi, to chciałam jeszcze przywitać serdecznie czyli związkowców, którzy są z nami. Dziękujemy im za przybycie. Przedstawiciele NZZ Solidarność i ZNP, którzy czuwacie państwo nad tym, aby nauczycielom nigdy nie działa się krzywda. I słowa te są dla was podziękowaniem. Dziękujemy wam za służbę. Dziękuję pięknie. Szanowni państwo, pozwolę sobie wymieniać imię i nazwisko, nazwy szkoły i bardzo proszę o wystąpienie poszczególnych dyrektorów kształcenia zawodowego ustawicznego numer 1 w Wadowicach. Pani Janina Turek, dyrektor pierwszego liceum ogólnokształcącego imienia Marcina Wadowity w Wadowicach. Bardzo prosimy, pan dyrektor. Pan Stanisław Gliwa, zespół szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego imienia świętego Jana Pawła II w Radoczy. Pan Tomasz Bizoń, Centrum Kształcenia Zawodowego Ustawicznego w Andrychowie. Pani Grażyna Gwoździewicz, zespół szkół nr 2 imienia świętej Jadwigi Królowej w Andrychowie.
Pan Paweł Brzygut, były dyrektor pierwszego liceum ogólnokształcącego imienia Marii Skłodowskiej-Curie w Andrychowie. Pan dyrektor Piotr Janusiewicz, zespół szkół i placówek oświatowych imienia Mikołaja Kopernika w Kalwarii Zebrzydowskiej. Pan dyrektor Zbigniew Stradomski, zespół szkół imienia Komisji Edukacji Narodowej w Kalwarii Zebrzydowskiej. Pani dyrektor Józefa Karkoszka-Barchał, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy w Kaczynie. Pani dyrektor Małgorzata Pasternak, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy w Kalwarii Zebrzydowskiej. Pani dyrektor Izabela Iwańska, zespół szkół specjalnych w Wadowicach. Pani Natalia Rymkowska, poradnia psychologiczno-pedagogiczna w Wadowicach, oczywiście pani dyrektor, przepraszam. Pani dyrektor Krystyna Rajs, poradnia psychologiczno-pedagogiczna w Andrychowie, zapraszam. Dyrektorzy są proszeni o zajmowanie miejsc. Pan wicestarosta i starosta także bardzo prosimy do szeregu, że tak się wyrażę. I do wspólnego zdjęcia bardzo prosimy. Pani kurator może z nami, bardzo proszę sobie zdjęcie zrobić. Prosimy, prosimy uprzejmie. Brawa dla dyrektorów. Gratulujemy serdecznie. W imieniu dyrektorów chciał zabrać głos pan dyrektor Piotr. Wstyd mi powiedzieć, ale to mój uczeń, proszę państwa. Tak, tak, takich się ma uczniów, tak, tak. Proszę bardzo. Szanowni państwo, obecni na dzisiejszej pięknej uroczystości, w imieniu wszystkich dyrektorów szkół, placówek oświatowych, poradni psychologiczno-pedagogicznych, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, pragniemy na państwa ręce, na ręce pani starosty i pana starosty, złożyć najserdeczniejsze podziękowania za dostrzeżenie naszej pracy, trudu dnia codziennego i za wsparcie, którego od państwa i za państwa sprawą składamy też życzenia zarządowi powiatu wadowickiego. Możemy każdego dnia odczuwać. Bardzo dziękujemy za wszystko, co robicie dla szkół i placówek powiatu wadowickiego. Pragnę również przenieść te życzenia dla wszystkich radnych, ponieważ odczuwamy waszą pomoc. Dzięki temu, że jesteście z nami w tych dobrych i złych momentach, możemy cieszyć się wynikami, możemy cieszyć się sukcesami. Nasze szkoły pięknieją i każdego dnia podnosimy jakość pracy naszych placówek. Także bardzo, bardzo gorąco i serdecznie dziękujemy wszystkim tym, którzy w starostwie powiatowym również pracują na wynik oświaty, Wydziałowi Edukacji, Wydziałowi, który zajmuje się projektami, Wydziałowi Promocji, no i wszystkim pracownikom, pani sekretarz, pani skarbnik, za państwa sprawą również pomagają nam w tym trudzie dnia codziennego. Wszystkiego dobrego. Dziękujemy bardzo. Proszę państwa, a teraz bardzo proszę nauczycieli szkół i placówek oświatowych, pan starosta i pani wicestarosta wręczą państwu, nauczycielom szkół
dla których powiat jest organem prowadzącym, wyróżnienia i nagrody. Pozwolę sobie odczytywać. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Andrychowie, pani Justyna Kutyła, Aneta Skowron, Olgierd Morawski. Bardzo prosimy państwa. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Wadowicach. Pani Beata Bieńkowska, pani Dorota Załuska-Oberpriller i Bogusława Wiercimak. Bardzo proszę. A jeszcze pan, przepraszam bardzo, kropka nad i, pan Tomasz Talaga. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Wadowicach, pani Zofia Korzeniowska-Wójcik, pani Marta Potoczny, pan Tomasz Skowron i pani Joanna Zacna-Makles. Bardzo prosimy państwa. Ja muszę panią ścisnąć. Pierwsze liceum ogólnokształcące imienia Marcina Wadowity w Wadowicach. Pani Katarzyna Jamka. Pan Paweł Potoczny. Bardzo proszę państwa. Dobrze. To jest liceum imienia Marcina Wadowity w Wadowicach. Gratulacje pani Katarzyno i dla pana Pawła. Zespół Szkół nr 2 imienia Świętej Jadwigi Królowej w Andrychowie. Pani Małgorzata Wojewodzic, pani Katarzyna Janicka. Bardzo proszę. Pierwsze liceum ogólnokształcące imienia Marii Skłodowskiej-Curie w Andrychowie, pani Iwona Kaczmarek i pani Monika Toka. Prosimy panie. Zespół Szkół i Placówek Oświatowych imienia Mikołaja Kopernika w Kalwarii Zebrzydowskiej, pani Izabela Szczygieł, pan Marek Malata. Zespół Szkół imienia Komisji Edukacji Narodowej w Kalwarii Zebrzydowskiej, pan Ryszard Oleksy, pan Wojciech Szyprowski. Prosimy panów. Z
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego imienia świętego Jana Pawła II w Radoczy, pani Monika Smaza, pan Wojciech Kulik. Bardzo proszę. Zespół Szkół Specjalnych w Wadowicach, pani Małgorzata Piwowarczyk. Bardzo prosimy pani Małgorzatę. Nie ma. Pani dyrektor, tak. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kalwarii Zebrzdowskiej, pani Agnieszka Filek i panna Anna Kurpiel. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kaczynie, pani Jolanta Strzeżoń, pani Marta Kowalczyk. Bardzo proszę. Poradnia psychologiczno-pedagogiczna w Wadowicach, pani Joanna Kruk. Poradnia psychologiczno-pedagogiczna w Andrychowie, pani Ilona Okruta. O, dzień dobry. Znowu znajoma buzia. Proszę państwa, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Wadowicach, pani Marta Leśniak. Bardzo prosimy. Nie ma? Jest. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego imienia świętego Jana Pawła II w Radoczy, pani Krystyna Słaboń. Bardzo proszę. Bardzo prosimy panią kurator do wspólnego zdjęcia. Państwa starostów, bardzo proszę. Dziękujemy państwu, brawa serdeczne dla wszystkich nauczycieli powiatu wadowickiego, którzy zostali wyróżnieni przez starostwo tegoż powiatu. Proszę państwa, jak wiemy, oprócz wytężonej pracy na lekcjach, uczniom szkoły serwują także inne zajęcia. Często są to zajęcia rekreacyjno-sportowe, które nie tylko mają powodować, że uczeń może czuć się odprężony, ale także może dbać o swoją tężyznę fizyczną. Brać udział w rywalizacji bardzo zdrowej, często na różnego rodzaju zawodach. Widzimy to entuzjazm i zaangażowanie młodzieży, dyrektorów i państwa w to, aby nasza młodzież także rozwijała się fizycznie i sportowo.
przyszedł wobec tego teraz czas, abyśmy zrealizowali punkt, proszę Państwa, radnych 18 naszego dzisiejszego spotkania sesyjnego, a mianowicie wręczenie pucharów i dyplomów dla szkół podstawowych, gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych, które uzyskały najlepsze wyniki w ramach Małopolskiego Systemu Współzawodnictwa Sportowego Dzieci i Młodzieży w roku szkolnym 2018/19. Oczywiście musi dokonać tych wyróżnień koordynator sportu szkolnego, musi, pan Jan Szewczyk. Zapraszamy serdecznie pana Jana i oczywiście państwa starostów. To sesja, proszę państwa, pracujemy. Panie starosto, proszę bardzo. Szanowni państwo, puchary i dyplomy zostaną wręczone dyrektorom jako przedstawicielom tych placówek, z których uczniowie zajęli najlepsze miejsca właśnie w różnego rodzaju igrzyskach. Zaczynamy od igrzysk najmłodszych, czyli dzieci. Trzecie miejsce zyskała Szkoła Podstawowa nr 4 w Wadowicach. Bardzo proszę panią dyrektor. Bardzo prosimy panią dyrektor tutaj na przysłowiowy środek. Pani dyrektor, bardzo proszę. Tak. Drugie miejsce C, Szkoła Podstawowa nr 4 w Andrychowie. Zapraszamy. Pierwsze miejsce w kategorii igrzysk dzieci zdobyła Szkoła Podstawowa nr 1 w Wadowicach. Bardzo prosimy przedstawiciela szkoły, nauczyciela właśnie wychowania fizycznego. Serdeczne gratulacje, sąsiedzi moi. To już prywatę uskuteczniam, no ale tak już. Gratulacje. Proszę państwa, druga kategoria to igrzyska młodzieży szkolnej. Są to uczniowie już klas bodajże, panie Janie, siódmej, prawda? No, proszę bardzo. Igrzyska młodzieży to jest klasa siódma i ósma obecna. Dobrze, że nie zapomniałam, dziękuję. Trzecie miejsce, Szkoła Podstawowa nr 4 w Wadowicach, pani dyrektor. Opłacało się zostać na środku, mówiłam. Drugie miejsce, Szkoła Podstawowa nr 2 w Wadowicach. Serdecznie zapraszamy. Pierwsze miejsce, Szkoła Podstawowa nr 3 w Andrychowie. Gratulacje, gratulacje. No nie ma. Musimy posłać tak zwanym umyślnym. Myślę, że jak pan dyrektor się dowie, że mam pierwsze miejsce, czy pani dyrektor, to na pewno do starostwa się... Pani dyrektor, tak? No, nie jestem na bieżąco, przepraszam. I teraz, proszę państwa, najstarsza grupa, czyli tak zwana licealiada. I zaczynamy. Trzecie miejsce, pierwsze liceum ogólnokształcące w Wadowicach. Zapraszamy panią dyrektor. Drugie miejsce, pierwsze liceum ogólnokształcące w Andrychowie. Zapraszam. I pierwsze miejsce,
Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Kalwarii Zebrzydowskiej. Brawo dla dyrektora. Brawo dla dyrektora. Gratuluję dyrektorom, bo wiem z własnego doświadczenia, że to nie tak łatwo wysłać drużynę ze szkoły na jakiekolwiek zawody. Nie dość, co zabierają nauczycieli, którzy muszą się nimi opiekować, to także robią się tak zwane dziury w podziale godzin i trzeba je jakoś załatać. Więc jeszcze raz brawa dla wszystkich dyrektorów. Proszę Państwa, a teraz drużyna z jednej ze szkół powiatu wadowickiego zdobyła trzecie miejsce w ogólnopolskim finale Igrzysk Dzieci w mini piłce siatkowej, tak zwanych czwórek dziewcząt. A jest to szkoła podstawowa numer 4 w Andrychowie. Brawa! Serdeczne gratulacje, pani dyrektor. Piękny puchar proszę przekazać dziewczętom. Nasze serdeczne gratulacje. Bardzo prosimy do wspólnego zdjęcia, pani kurator. To sesja, proszę, pracujemy, bardzo proszę. Pani Przewodnicząca, Szanowni Państwo, Czcigodni Księża. Zawsze raz w roku spotykamy się, żeby podsumować rywalizację sportową. Tak jest również w tym roku. Jest to dobra okazja, żeby podziękować wszystkim, którzy włączyli się w tą rywalizację, pomagali nam. I przede wszystkim bardzo serdecznie chciałbym podziękować pani, panu staroście, zarządowi, wszystkim paniom radnym, za wspaniały budżet. Nigdy pieniążków nam nie brakowało na puchary, na dyplomy. Z wielką przyjemnością je wręczamy. Cieszę się bardzo, że również na tych wręczeniach są państwo starostowie, są radni. Ostatnio był pan Jan Gębala, radni powiatu wadowickiego. Jest to bardzo duże wyróżnienie dla wszystkich, także jestem bardzo wdzięczny. Chciałbym podziękować również Wydziałowi Promocji Rozwoju, pani kierownik Alinie Wolas, która dba o to, żeby wszystko było na czas, przygotowane. Chciałbym podziękować pani Ani Szlagor, która zajmuje się promocją w internecie, tam na stronkach powiatu. Wszystkie wyniki są tam wypisane, także jestem bardzo wdzięczny. Bardzo serdecznie chciałbym również podziękować panu przewodniczącemu Komisji Oświaty, panu Markowi Zimmerowi. Zawsze mnie zaprasza, żywo żyję tym sportem, widzę, że się bardzo interesuje. Miałem 2 dni temu okazję być na Komisji Oświaty i powiem Państwu szczerze, byłem bardzo zaskoczony i to pozytywnie. Tak merytorycznej komisji, ja nie wiem, byłem wiele razy radnym, ale ciężko spotkać. Tak życzliwie, pani przewodnicząca się uśmiecha, bo też jest w tej komisji, jest pani wicestarosta, przepraszam, także widać było w głosie tych wszystkich radnych troskę o sport, o dzieci w naszym powiecie. Także ja jestem pełen optymizmu na nadchodzący rok i myślę, że całą kadencję i wierzę, że tak będzie. Bardzo serdecznie chciałbym podziękować również Państwu, paniom, panom dyrektorom, bo cóż ja sam jeden mógłbym zrobić. Korzystam z waszych sal, gościcie wszystkie imprezy, które są na terenie organizowane w powiecie. Także jestem bardzo Państwu wdzięczny. Wiem, że to rozbija cały dzień, zastępstwa i tak dalej, ale naprawdę to nie ma jakiejś sytuacji, żeby zdarzyło się, że ktoś tam się wymawia, że nie ma. Jestem naprawdę wdzięczny, bo zawsze mogę liczyć na
Państwa pomoc. Dziękuję za miniony rok szkolny i proszę, żeby w obecnym roku szkolnym również ta współpraca tak wspaniale się układała, żebyśmy dobrze współpracowali, żeby sport wadowicki się rozwijał, a dzieci naszej młodzież była zdrowa. Jeszcze raz wszystkiego dobrego. Dziękuję serdecznie. Proszę Państwa, może tak wygląda, że sobie serdeczności tutaj kierujemy w jedną i drugą stronę, ale wierzcie mi Państwo, że trochę na ten temat wiem i gdyby nie koordynator, który wszystkie elementy tej działalności i dyrektorów, i szkół, i nauczycieli WF-jaków tak zwanych, i tych propozycji, które przychodzą do nas, do powiatu, z województwa, ułożyć taki kalendarz sportowych działań szkoły, to nie jest prosta rzecz, bo czasem tak się okazało, to muszę właśnie też z własnego doświadczenia powiedzieć, że proszę Państwa, wcześniej był termin zajęć, znaczy zawodów okręgowych, a jeszcze powiatowe się nie odbyły. Więc też takie historie się zdarzały, dlatego Panie Janie, dziękujemy serdecznie za to, że Pan to wszystko łączy, koordynuje, bardzo współpracuje z dyrektorami, dbacie o to, aby ten poziom właśnie naszej kultury zdrowotnej, naszej dzieci był jak najwyższy. Tak trzymać dalej. Brawa dla Pana Jana. Szanowni Państwo, nauczycielem być, jak Pani starosta powiedziała, to ważna decyzja w życiu. Zanim się tą decyzję, że tak powiem, na 100% podejmie, najpierw trzeba być stażystą, trzeba się spróbować w tym zawodzie. Dlatego w szkołach nauczyciele, którzy do nich dopiero przybywają, świeżo po studiach, czasem z głowami pełnymi marzeń i różnego rodzaju inwencji, no nie wszyscy wytrzymują, że tak powiem, ten okres stażowy. Nie wszyscy dochodzą do wniosku, że tak, to jest to, co chciałbym robić. Ale są tacy, którzy zostają. I są tacy, którzy zostają, wierzcie mi Państwo, na długie, długie lata. Tego Wam wszystkim życzę. Ale pierwsza taka decyzja zapada wtedy, kiedy Państwo postanawiacie zostać nauczycielem tak zwanym mianowanym, czyli pełnoprawnym nauczycielem, który jest już, może uważać się za, że tak powiem, przeszkolonego, który może mieć pod opieką jeszcze młodszych. Mianowanie dla nauczyciela, wierzcie mi Państwo, to jest bardzo ważna decyzja. Decyzja, którą podejmują władze w stosunku do nauczyciela, ale tak szczerze powiedziawszy, prawda, Pani Kurator, to podejmuje ją wewnątrz siebie nauczyciel. Bo jeżeli nie czuje się w tym zawodzie dobrze, jeżeli wiesz, za chwilę on mu się znudzi albo uczniowie go zdenerwują, to tej decyzji nie podejmuje. Dlatego miło mi dzisiaj wymienić nazwiska i szkoły, z których nauczyciele otrzymują ten stopień nauczyciela mianowanego. Wierzcie Państwo, że to ważny próg w życiu, który dzisiaj przekraczacie. Państwa starostów proszę o wręczenie mianowań, a ja wyczytam. Pani Agnieszka Filek, SOSW Kalwaria Zebrzydowska. Gratuluję Pani Agnieszko podjęcia takiej decyzji. Pani Anna Dziedzic, SOSW Kalwaria Zebrzydowska. Gratulacje. Pani Joanna Gibas, SOSW Kalwaria Zebrzydowska. Pani Ewa Bloch, PPP Andrychów. Ja już do nauczycieli mianowanych mówię skrótami, bo oni już wiedzą, o co chodzi. Gratuluję Pani Ewie serdecznie. Pan Daniel Kępa, CKZ IU numer 2 w Wadowicach. Witamy rodzynka. Bardzo się cieszę zawsze, jak panowie decydują się podjąć ten krok, aby zostać nauczycielami. Potrzebne są wzorce, bardzo proszę Panią Kurator do zdjęcia. Potrzebne są, proszę Państwa, wzorce męskie też w szkole przede wszystkim.
Gratulacje, życzenia dalszych awansów, proszę Państwa. Niedługo będziecie nauczycielami na pewno dyplomowanymi, czego Was z całego serca cały powiat życzy, cała rada. Dziękujemy pięknie. Proszę Państwa, zbliżamy się do końca naszej pracowitej dzisiaj sesji, ale bardzo prosiłabym, aby dzisiejszy dzień, zwłaszcza drugą jego część, pełną emocji, zamknęła jak klamrą pani kurator Halina Zimmer. Bardzo proszę o parę słów, pani kurator. Szanowni Państwo, no jak mam podsumowywać, to musi być krótko. Bardzo dziękuję, że tutaj dzisiaj mogłam z Wami być. Nauczyciel nigdy nie uwolni się od szkoły. Szkoła wciąga jak magnes. Szanowna Pani Przewodnicząca, Pani Wicestarosto, Pani Starosto, Szanowni Państwo, Wysoka Rado. Ten dzień to dzień bardzo szczególny, dlatego na ręce Pana Starosty, dla całego samorządu bardzo dziękuję, że corocznie Państwo tak z wielkim szacunkiem, z ogromną godnością tak pięknie dziękujecie za to wszystko, co się działo w ciągu całego roku. Doceniacie pracę, trud na rzecz tej części społeczeństwa, która myślę dla nas wszystkich jest najważniejsza. Dziękuję bardzo tutaj przedstawicielom młodych ludzi, uczniów tej szkoły za to piękne uświetnienie tej uroczystości. Myślę, że na Wasze ręce składam podziękowania dla całej młodzieży powiatu wadowickiego. Wy jesteście ich piękną wizytówką. No, jak ksiądz by powiedział, że kto gra i śpiewa, to dwa razy się modli, ja powiem, że dwa razy się uczy. Szanowna Pani Przewodnicząca, Pani Starosto, myślę również, że muszą być takie dwa zdania podsumowania i refleksji, bo ten rok w naszej edukacji był rokiem, myślę, trudnym, ale może nie trudniejszym niż inne lata, ale był też rokiem szczególnym. Wszyscy wiemy, że zawód, który wykonujemy, bo mówię również we własnym imieniu, bo zawsze będę czuła się nauczycielem, to zawód szczególny, to misja społeczna, zawód, który pozostaje w służbie państwa. Właśnie wtedy, jak jest akt mianowania, jak podejmuje się tą decyzję, że ten zawód się wybiera z całą konsekwencją wszystkich działań, które go dotyczą. I nikt nigdy nie obiecał nam, że będzie łatwo. Powiem tak, że jest coraz trudniej, ponieważ życie się zmienia, ponieważ zmienia się otaczająca nas rzeczywistość. I ponieważ przed nami stoją coraz większe wyzwania, wyzwania ze strony rodziców, ze strony naszych uczniów, a więc nauczyciel to jest ktoś, kto musi całe życie się uczyć, ktoś, kto musi całe życie świadczyć swoją postawą, ktoś, kto musi całe życie odpowiadać nie tylko w pracy, ale i również poza pracą za swoje działania. Dlatego pozwólcie Państwo, że dzisiaj składając życzenia, gratulacje, podziękowania dla wszystkich nauczycieli, szczególnie podziękuję tym wszystkim nauczycielom, którzy noszą w sercu słowa Jana Pawła II, który mówił, że żeby dojść do celu, to trzeba bardzo często iść pod prąd, bo tylko wtedy, jak się idzie pod prąd, to można dojść do źródła. Tym źródłem są serca, umysły, postawy naszych dzieci, naszej młodzieży. I dlatego bardzo serdecznie im dzisiaj dziękuję za tą postawę, za to, że byli obok swoich uczniów, za to, że wypełnili swoje zadanie w czasie bardzo trudnym. I gorąco wierzę w to, że w
Polsce, wśród nas w powiecie wadowickim jest ogromna ilość nauczycieli, bardzo dobrych nauczycieli. Nauczycieli, którzy nie tylko chcą nauczyć, nie tylko chcą wychować we współpracy z rodziną, ale przede wszystkim chcą otworzyć młodych ludzi na świat, na dobro, na wartości, nasze narodowe, chrześcijańskie wartości. I chcą, żeby tym dzieciom w szkołach dobrze się działo. Wszystkiego dobrego. Pani kurator, serdecznie dziękuję. I myślę, że te słowa tak ważne dla nauczycieli, dyrektorów, ale nie tylko, dla wszystkich, którzy przecież obok oświaty cały czas żyjemy. Wyszliśmy ze szkoły, każdy z nas, i przez swoje dzieci, przez swoje wnuki ta szkoła ciągle jest obok i cały czas o nią się troszczymy. Nawet jeżeli nie pełnimy żadnych funkcji w edukacji, tę szkołę mamy w sobie, proszę Państwa. Dziękuję bardzo pięknie za dzisiejszą sesję. Ja generalnie sesję zamykam. Chciałam tu jeszcze podziękować bardzo, bardzo serdecznie panu dyrektorowi, który przyjął nas. Pewnego dnia zadzwoniłam: panie dyrektorze, my przyjeżdżamy do pana z sesją. Tak, pani przewodnicząca? Oczywiście przyjmuje. Nie wiedział, co go czeka. Ale proszę państwa, naprawdę serdecznie brawa panie dyrektorze za współpracę. Za to, że pan tak otwartym sercem przyjął nasze propozycje, nasze, że tak powiem, wymogi, bo to nie tylko to, że tu przybywamy, ale pewne wymogi tutaj stawialiśmy dyrektorowi. No ale pan dyrektor, jak zawsze, uśmiechnięty, szczery, zadowolony, przyjął nas serdecznie. Jeszcze raz bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. I oddaję panu dyrektorowi głos na koniec. Moja przewodnicząca samorządu uczniowskiego, jak się ją nie zapowie, to nie wyjdzie. Szanowni państwo, Weronika Ogiegło, przewodnicząca samorządu uczniowskiego. Baczność. Sztandar szkoły wyprowadzić. Szanowni państwo, zapraszam państwa na poczęstunek do sali konferencyjnej.